bardzo się stęskniłem za tymi terenami, za ludźmi, z którymi się ścigałem przez ostatnie kilka lat, co dwa miesiące przynajmniej, więc nie wiem, czy będę obiektywny. Dla mnie to było po prostu idealny rajd, bardzo dobrze przygotowany, świetnie zabezpieczona trasa. Pomimo tego, że mieliśmy te same pętle trzy razy, to za każdym razem ta pętla była urozmaicona przez przejazd samochodów i tak dalej, wszystko się zmieniało. Potem informacje, które na roadbooku normalnie mam zaznaczone o jakieś tam z wykrzyknikami i tak dalej, już nie mają znaczenia, bo zupełnie gdzie indziej są miejsca niby niepozorne, a niebezpieczne. Pierwszy raz tym autem przejeżdżaliśmy trasę w Czarnem, w związku z tym nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Wiedzieliśmy, że to auto lubi skakać i nie ma problemów z tym, żeby to auto gdzieś nam dobiło, nie dobiło, coś się działo złego. W związku z tym pozwoliliśmy sobie na dość dużą prędkość, bez nerwowych przygód. No, mieliśmy jedno wyprzedzanie takie, gdzie z jedną załogą, z załóg musieliśmy uciekać, bo drzewa już były na naszej trasie i trafiliśmy lusterko. Tak poza tym w miarę pod kontrolą. No, jeżeli choć podobno na rajdach mówią, że jeżeli cały czas masz auto pod kontrolą, znaczy, że jedziesz za wolno. Samo przygotowanie imprezy super. Miejsce na bazę rajdu w mieście zawsze to jest fajne, bo przychodzą kibice. Fajnie, jak te nasze rajdy wyciąga się z poligonów właśnie do miast, przynajmniej na strefy serwisowe. Trasa trudna, techniczna. Wiadomo, że wielokrotność przejazdów, czyli trzy przejazdy tyloma samochodami stwarzają to, że są dziury, ale wszyscy mają równo, więc jakby nie można narzekać. Trasa opisana dobrze, oznaczona dobrze, zabezpieczenia bardzo dobrze. No nam się podobało. Często jest tak, że ja mówię, że im trudniej, tym lepiej dla nas. W rajdzie wzięło udział 60 parę ekip. Odcinek specjalny był jeden, rozegrany na poligonie w Czarnym. Miał długość mniej więcej 65 km, jechany trzy razy. Obawialiśmy się troszkę, że trzykrotne przejechanie jednego odcinka będzie stanowić duże wyzwanie terenowe. Okazało się, że jednak nie. Już doszły do mnie słuchy, że zawodnicy są zadowoleni. Zadowoleni są ludzie z obsługi. My jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co obserwowaliśmy na trasach. Z tego, jak pracowali ludzie, których zaangażowaliśmy do organizacji tegorocznej edycji Baja Szczecinek. Mam nadzieję, że rozstaniemy się w dobrych nastrojach. Dziękuję również burmistrzowi miasta Szczecinek, Maciejowi Makselonowi i wszystkim tym mieszkańcom Szczecinka, którzy nas wspomagali, którzy nam pomagali. Dziękuję również wolontariuszom, którzy w idealny sposób zabezpieczali trasę rajdu. Pani Natalio, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję harcerzom z oddziału Delta. Bardzo dziękuję naszej sprawdzonej ekipie z Czarnego, która już od wielu lat nam pomaga, nas wspomaga. Proszę Państwa, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. Rajdem Baja Szczecinek zakończyliśmy sezon rajdów terenowych w formule cross country. Serdecznie dziękuję, zapraszamy na kolejną imprezę w przyszłym roku. Dziękuję bardzo.